Grupy dla 3-letnich i starszych koni odbędzie się ona na dystansie 3150 metrów, a uczestnicy powalczą o nagrodę Carino. Udział w tym wyścigu weźmie 7 koni, z jedynką wystartuje Zef, z numerem drugim Kolada, z trójką Remus, z numerem czwartym Dabadian, z piątką Wabank, z numerem szóstym Kazal i z siódemką pobiegnie Saldana. Konie i jeźdźcy już się ustawiają do startu. Chorągiewka sędziego startera jest już w górze. I gonitwa się rozpoczęła. 3150 metrów do przebiegnięcia. Tłoczno tam na starcie. Kilka koni w jednej linii na pierwszych pozycjach. Trudno jest powiedzieć, kto jest tutaj na wyraźnym prowadzeniu, choć teraz przesuwa się do przodu Saldana i to ona wzięła na siebie poprowadzenie tego wyścigu. Na drugiej pozycji jest Remus, na miejscu trzecim Wabank, na pozycji czwartej Kolada, następnie Dabadian, Kazal i na ostatniej pozycji galopuje Zef, ale wyścig jest naprawdę długi, 3150 metrów do przebiegnięcia. Konie teraz wychodzą na prostą, będą nam się tutaj prezentować w galopie przed trybuną główną, ale pojawią nam się dwukrotnie na celowniku, bowiem to jest półtora okrążenia toru, długość tego dystansu. Na prowadzeniu jest Saldana, na pozycji drugiej galopuje Remus, na miejscu trzecim Kolada, następnie Wabank, Kazal, Dabadian i stawkę zamyka Zef. Można swoich faworytów nagrodzić brawami, zachęcić ich do walki. Pojawią nam się tutaj jeszcze za około 2 minuty na prowadzeniu Saldana. Na pozycji drugiej jest Remus, na miejscu trzecim tam razem Kolada, razem z Wabankiem, następnie Kazal, Dabadian i na ostatniej pozycji galopuje Zef. Tutaj nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o kolejność. Cały czas prowadzi Saldana, ale siedzi tam na ogonie Remus i już ją doścignął. To on wychodzi na front, to on chyba będzie prowadzić ten wyścig. Remus na pozycji pierwszej, Saldana na miejscu drugim, następnie Kolada, Wabank, dalej tam Dabadian razem z Kazalem i stawkę zamyka Zef. Konie są już na przeciwległej prostej, mają jeszcze około 1600 metrów do celownika. Na prowadzeniu jest Remus, na pozycji drugiej galopuje Saldana, na miejscu trzecim jest Wabank, dalej Kolada razem z Dabadianem, na przedostatniej pozycji jest Kazal i stawkę niezmiennie zamyka Zef. Jeszcze około 1300 metrów pozostało do celownika. Remus prowadzi, nie odstępuje go Saldana. Na miejscu trzecim i czwartym stajenni towarzysze są tam Wabank oraz Dabadian, następnie Kolada, Kazal i stawkę zamyka Zef. Jakby nam to tempo wzrosło pomimo długiego dystansu, naprawdę jest ono dość mocne. Stawka zaczyna się nieco rozrywać, przyspieszył Remus, ma kilka długości przewagi nad drugą Saldaną. Na miejscu trzecim jest Wabank, Dabadian, Kazal przesuwa się, przyspiesza i zaczyna wyprzedzać kolejne konie. Na przedostatnim miejscu jest Kolada i stawkę niezmiennie zamyka Zef. Konie są już w połowie zakrętu i zbliżają się do prostej finiszowej. Bardzo spokojnie galopuje Remus, choć naprawdę ma dobre tempo i kilka długości przewagi przed wyjściem na prostą finiszową. I już wyprowadza. 550 metrów pozostało do celownika. Remus, oznaczony numerem trzecim. Na drugiej pozycji jest Kazal. Dalej Wabank, Dabadian, Kolada, Zef i jest na ostatnim miejscu już Saldana. Ale Remus ma 400 metrów do celownika. Goni go bardzo mocno Kazal, ależ się rozpędza tam środkiem toru. Remus, Kazal, następnie Wabank, po zewnętrznej przechodzi Zef, wyprzedza kolejne konie, ale pozostało już 200 metrów do celownika, prowadzi Remus cały czas, Kazal mocno go naciska, po zewnętrznej rozpędza się Zef, jeszcze tylko 100 metrów do celownika, Remus, Kazal i Zef, Remus, Kazal i Zef, czy się uda? Remus, Kazal, Kazal wychodzi na prowadzenie i to on wygrywa, Kazal, Remus i Zef. To jest kolejność w celowniku. Kazal, Remus i Zef. Poczekajmy na oficjalny wynik od komisji technicznej. Jednak Kazal, oznaczony numerem szóstym w tej gonitwie, jako pierwszy minął linię celownika zaraz przed Remusem oraz Zefem.